Zanim przejdziemy do Słowa Bożego, mam takie pytanie, czy są świadectwa? Ja mogę powiedzieć tylko ciebie. To proszę. Właściwie świadectwo to jest słowo do mnie, które w zeszłą niedzielę Pan przemówił, a jest to zawarte w Księdze Pierwszej Mojżeszowej, które brzmi następująco. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział i 17 rozdział i pierwszy wiersz. Słowo brzmi: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Zeszły tydzień tak rozważałem to słowo i tak zastanawiałem, co to znaczy trwać w społeczności z Panem. W jaki sposób Abraham trwał? Nie miał Biblii, nie miał ludzi wierzących. Po prostu miał tylko tyle, co sam z Panem Bogiem otrzymał. I teraz jak to przenieść na tą dzisiejszą rzeczywistość. Słowo to dotyczy mnie. Jaka jest moja społeczność z Panem Bogiem? To nie tylko zbór, to nie tylko przychodzenie, to nie tylko nabożeństwa, ale codzienne życie 24 godziny na dobę to społeczność z Panem. Jeżeli w moim sercu jest coś ponadto, co nie mieści się w ramach Bożego Słowa, to jest nie tak. Ponieważ Pan mówi, bądź, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Mamy dążyć do doskonałości. Nie to, że już jesteśmy doskonali, ale mamy dążyć do doskonałości. Są jeszcze jakieś świadectwa? A więc przejdziemy do Słowa Bożego, bracia i siostry. Tak na zakończenie, takie krótkie słowo, ale w naszej kontynuacji tematu Ducha Świętego, tematu owoców Ducha Świętego i tematu darów Ducha Świętego. I dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o jednym z owoców Ducha Świętego. Przeczytamy list do Galacjan z 5 rozdziału, czyli same 5 rozdział, 22 i 23 werset. Są znane wersety mówiące o owocach Ducha Świętego. List do Galacjan, 5 rozdział, 22 i 23 werset. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. W innej wersji jest napisane, nie ma prawa. Owocem zaś Ducha. Tak jak zawsze mówimy, bracia i siostry, tak i teraz podkreślę, że to są owoce Ducha. A więc owoce pochodzące od Boga. To także są synonimy tego, jakim zatem jest sam Pan Bóg. Dobry, uprzejmy, wierny, radosny, pełen miłosierdzia i pełen miłości. Jakiś czas temu mówiliśmy o miłości i na tym temacie się skupiliśmy. I tak naprawdę powinniśmy przejść do radości i pokoju, ale uzmysłowiłem sobie, że ostatnim razem, gdy było święto dziękczynienia, też o tym powiedzieliśmy.
Zawsze się radujcie. Nie wiem, czy pamiętacie to słowo. I nie będę dlatego powtarzał tego kazania. Miejmy tylko tą świadomość, że tak naprawdę nasze ciała i nasze życie i nasze emocje i nasz temperament jest zupełnie różny. To się troszeczkę zmieniło od czasów Adama i Ewy, gdy Pan Bóg stworzył człowieka. Ale miejmy tą świadomość, że mówię do siebie, choćbym był jak największym ponurakiem, to Bóg może dawać mi radość i mogę być najbardziej szczęśliwą osobą na ziemi. Bo to jest owoc Ducha. Duch może wszystko. Duch Święty jest Bogiem. Jest osobą Trójcy Świętej, jest Wszechmogący. On może z nami, zna przy naszej akceptacji Jego działania naprawdę, naprawdę wiele, wiele zrobić. Mówiliśmy także o pokoju wtedy właśnie przy Dniu Dziękczynienia. O tym, że jest różnica czasami w sposobie myślenia, co to znaczy Boży pokój. Nie wiem, czy pamiętacie o tych dwóch obrazach, że jedna osoba namalowała obraz, były dwie osoby, każda z tych osób miała namalować obraz uosabiający Boży pokój. Jedna osoba namalowała tak naprawdę gwałtowną burzę, statki, które się łamią, taką niespokojną rzecz, a druga osoba taką właśnie sielankę, wszystko było tak pięknie i ładnie. No i zebrała się, nie wiem, czy rada, czy jaka rada, czy starszych, czy młodszych. W każdym bądź razie oglądała te dwa obrazy i nie zrozumiała, jak można przedstawić Boży pokój jako coś takiego gwałtowny, wicher i tak dalej, burza, wszystko się wali, aż do momentu, kiedy zobaczyła mewy w gnieździe i te mewy były całkiem spokojne, miały swoje gniazdo, wszystko dookoła się waliło, ale one były spokojne i miały pokój. I tak samo czasami jest w naszym duchowym życiu. Duch Święty może dać nam pokój w sytuacjach, które naokoło wydają się groźne, straszne i przerażające. Może przeprowadzić nas przez te sytuacje. Możemy mieć pewność w swoim sercu, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji naszego życia. I to jest niesamowite, prawda? Zewnętrzne okoliczności mówią co innego, ale wnętrze i Duch Święty, ten, który nas prowadzi, ten, który jest naszym doradcą, mówi: będzie spokojnie, będzie dobrze, bo ja jestem z tobą. A teraz chciałbym mówić o cierpliwości. I powiem szczerze, bardzo mi trudno, bo ja mam z tym kłopot, bracia i siostry. Nie tylko ja. Może wielu chrześcijan, a może nasza słowiańska kultura jest taka, że mamy z tym kłopot. W każdym bądź razie znam ludzi, którzy zdecydowanie lepiej sobie z tym radzą niż ja, bracia i siostry. Dlatego ja muszę szukać pomocy u Ducha Świętego. Nie w sobie samym, nawet często zęby zacisnę i od razu będę cierpliwy i spokojny i wytrwały. Ale w Duchu Świętym, tam jest moja moc, tam jest moja siła, tam jest zmiana mojej osobowości, tam jest zmiana mojego nastawienia. A więc cierpliwość. Ciężko będzie to dla mnie dzisiaj, ciężkie to będzie dla mnie dzisiaj, krótkie słowo i krótkie kazanie. Może dlatego jest krótkie. Nie jestem niestety człowiekiem nader cierpliwy, dlatego szukam recepty siły i mocy od Ducha Świętego i powinienem tam swój wzrok skierować. Etymologia słowa, bracia i siostry. Co to tak naprawdę znaczy cierpliwość? I tutaj, gdy szukałem, pojawiły się dwa zagadnienia. Cierpliwość, bracia i siostry. Co to takiego tak naprawdę? Jak myślicie? Ja mam następujące zdania określające cierpliwość. Dwa. Pierwsze, jest to zdolność spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych. I drugie, zdolność spokojnego wyczekiwania na coś lub dążenia do czegoś.
I sądzę, że to jest taki dobry obraz, bracia i siostry, na słowo cierpliwość. Pierwsze to zdolność spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych. I przeczytam tutaj taki werset z drugiego listu do Tymoteusza. Niestety nie będę wam mówił, bracia i siostry, które to strony, bo u mnie akurat w tym przekładzie są zupełnie inne. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 2 i 3 werset. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, ze zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Wiecie, bracia i siostry, mówić prawdziwą Ewangelię nie jest łatwo w dzisiejszych czasach. I mówię to w aspekcie głoszenia Ewangelii do ludzi niewierzących i do ludzi wierzących też, niestety. To często wtedy pojawia się pewna opozycja, pewien nawet mur i pewien atak często na danych ludzi. Ale Bóg zachęca nas do cierpliwości i wytrwałości. Także i w tej dziedzinie. Gdy nawet nie widzimy efektów. Gdy nawet myślimy, no już ile razy można mówić, ile razy można głosić, ile razy można modlić się o tego człowieka, ile razy można modlić się o taką sytuację. Mało tego, w takich momentach często też narażeni jesteśmy na to, że będziemy znosić rzeczy przykre i często nawet długotrwałe. To jest pierwszy oczywiście aspekt cierpliwości. Cierpliwości w głoszeniu Ewangelii. Cierpliwości w zabieganiu o drugiego człowieka. Do tego potrzebny jest nam Duch Święty, bracia i siostry. Bo ileż razy można, prawda? Ileż razy. Ale często jest tak, że przechodzimy także i doświadczenia. I mamy być w tym doświadczeniu cierpliwi, czyli swój umysł skoncentrowany i swój wzrok i swoje oczekiwanie na Pana Boga. Wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest doświadczenie, kiedy jest pustynia, bracia i siostry, to nigdy nie jest tak, że Pana Boga z nami nie ma. Wręcz przeciwnie, gdy Izrael chodził po pustyni, było wiele rzeczy, wiele znaków, wiele cudów. Było w sposób naoczny i widoczny Boże prowadzenie. Oczywiście nie jest tak, że mamy w tym doświadczeniu zbudować sobie namiot i powiedzieć, no to już tak do końca życia będzie. Raczej mamy oczekiwać Bożego działania, Bożej manifestacji, Bożego przewodzenia naszego życia. Bowiem jest napisane, że tak naprawdę Pan Bóg jest naszym pasterzem. A my idziemy za Nim. On cały czas prowadzi naprzód. To nie jest tak, że mówi, no to są już takie okoliczności, że w tym wszystkim no, musimy sobie usiąść, przeleżeć. Jest tak ciężko. On mówi, nie, chodź za mną, ale tam jest ciemna dolina, ale jestem z tobą, przejdziemy ją, ale tam jest strasznie, przejdziemy ją. Taki jest nasz Pan Bóg. Cierpliwość to wiara, bracia i siostry, że Pan Bóg wyrwie nas z każdej sytuacji, że przeprowadzi nas na zielone pastwiska, choć na razie no właśnie, jak to może być w ciemnej dolinie dobrze, prawda? To nie jest dolina urodzaju. To nie jest dolina mlekiem i miodem płynącą, ale Bóg chce nas przez tą dolinę przeprowadzić i w tym jest potrzebne zaufanie. A zaufanie to także wynik naszej cierpliwości, bracia i siostry. I cierpliwość do znoszenia ludzi. To tego też nas Bóg zachęca. Jesteśmy różni. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy byli cierpliwi.
bowiem On jest cierpliwy dla każdego człowieka. Jest napisane, że zwleka Pan Bóg, zwleka swoim przyjściem ze względu na tego, który jeszcze nie jest zbawiony. Na tego, który bluźni nawet Jego imieniowi. On ze względu nawet na Niego zwleka, bo chciałby, aby On upadł na kolana i oddał Mu pokłon i powiedział: Boże, przepraszam, co ja robiłem w swoim życiu. Ze względu nawet na takich ludzi On zwleka. Bo to jest nasz Bóg. Bóg, który umarł za nasze grzechy, umarł za grzechy każdego człowieka. Niesamowite, prawda? Ja bym szybko ciach, ciach i rozwiązał sprawę. Bym powiedział co? Ojej. No bez przesady. Aspekt zysku i strat. No trudno, ale przynajmniej kłopot z głowy, prawda? Z tym, że ojej, tu, ciach, ciach, mach. I pozamiatane. Ale wiem dobrze, że gdyby tak Bóg podchodził do mojego życia, to by ze mną już dawno było, w zasadzie nic by po mnie nie zostało. Bóg jest cierpliwy. Jest czas siania i czas zbierania. My także możemy mieć, bracia i siostry, w swoim duchowym życiu taki okres. Gdy oczekujemy Bożych rzeczy dla naszego życia, też potrzebna jest cierpliwość. Owoce nie dojrzewają w sekundę. Drzewa nie rodzą owoce w przeciągu dwóch dni. Jest najpierw ziarno? No raczej. Ziarno, tak? Ziarno. Muszą być odpowiednie warunki. Pojawia się jakaś pierwsza łodyga. I później jeszcze dużo pracy, zanim tak naprawdę drzewo zacznie rodzić owoce. I druga sprawa, zdolność spokojnego wyczekiwania na coś lub dążenia do czegoś. Przeczytajmy z listu do Hebrajczyków. Ja pamiętam kiedyś w moim początkowym okresie kaznodziejstwa powiedziałem list świętego Pawła do Hebrajczyków. Nie jest to pewne, choć niekoniecznie skłamałem w tamtym momencie, bo niektórzy teologowie przypisują apostołowi Pawłowi ten list, ale nie jest to rzecz jednoznaczna. 10 rozdział, 36 werset. List świętego Pawła do list do Hebrajczyków. 10 rozdział, 36 werset. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Potrzebna nam wytrwałość, bracia i siostry. Potrzebna nam cierpliwość. Potrzebna w tym procesie oczekiwania na spełnienie Bożej obietnic. My mamy Słowo Boże, które jest jedną wielką obietnicą dla naszego życia. Przykład. Jest napisane, że Kościół powinien wołać i wzdychać, żeby Pan Jezus Chrystus to, co obiecał, wykonał, aby przyszedł na tą ziemię. Aby był Królem Królów i Panem Panów, aby ugięło się przed Nim każde kolano. Potrzebna jest cierpliwość, potrzebna jest wytrwałość, potrzebne jest wołanie Kościoła. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: no to teraz ja umarłem, zmartwychwstałem, w następnej kolejności jest chrzest Duchem Świętym, będzie o tej godzinie. Nie powiedział: trwajcie razem w społeczności, a ja wam poślę Pocieszyciela, Ducha Prawdy, którego świat nie widzi i dlatego go nie zna. Ale wy go znacie, bo jest wśród was. Bracia i siostro, jeżeli oczekujesz dary Ducha Świętego, jeżeli oczekujesz prowadzenia Ducha Świętego, trwaj w modlitwie. Bądź wytrwały, oczekuj, że Bóg spełni tą obietnicę w twoim życiu. Bo znasz już Ducha Świętego, bo jest obecny w twoim życiu, bo tak naprawdę, gdy nawróciłeś się, to już masz kontakt z Duchem Świętym. Bo to z Boga jest twoje nawrócenie i nowe życie.
Oczekuj Ducha Świętego, oczekuj darów Ducha Świętego. Trzymaj się modlitw, które były w twoim życiu o dary Ducha Świętego. A może miałeś proroctwo? Wyczekuj spełnienia. Trwaj w tym. Bądź cierpliwy. Bóg co powiedział, to wykona, jeżeli będziesz mu posłuszny. W swoim czasie. Wie, w którym najlepszy jest moment. Chcę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, bardzo ważnej zasadzie, że Boże obietnice wiążą się z ludzką wytrwałością, chrześcijańską wytrwałością, chrześcijańską cierpliwością. Ale żebyśmy zobaczyli pełnię, to tak naprawdę wszystko ze sobą się przenika i jest ze sobą związane. Ta wytrwałość i ta cierpliwość też pochodzi od Pana Boga. Słowem, z Bogiem relacje. Da nam tą cierpliwość, da nam tą wytrwałość i da nam to skoncentrowanie na Bożych obietnicach, na Bożym wypełnieniu. Ale trzymaj się tego. Cierpliwość to zgoda na działanie Boga w swoim czasie. I zobaczmy na dwa przykłady jeszcze ze Starego Testamentu. O ludziach, którzy byli cierpliwi. Chociaż jeden bardziej, drugi chyba mniej. Ale wielcy mężowie Boży. Józef, który został sprzedany. Przecież on miał proroctwa, on miał sny na swój temat. Mógł w paru miejscach, no ja już jestem tak blisko, nie, no to ja tu muszę jakieś zrobić, postawić, a tu nie, to ja już jestem tu szefem, albo pojechać do rodziny, niech oni się wszyscy pokłonią teraz. On czekał, był cierpliwy na wypełnienie proroctw w jego życiu. Prawda? No i mamy Abrahama, który powiedział, będziesz miał syna. A w zasadzie całe małżeństwo wtedy tam mamy, nie tylko Abrahama, prawda? No powiedział Bóg. No to co my tak będziemy? Czekać? Przecież już tyle to mija. No zobacz, jak wyglądamy. Może to źle zrozumieliśmy. I zaczęli po swojemu myśleć i po swojemu działać. I tak naprawdę z tego myślenia i z tego działania pojawił się Ismael. I nie był to syn obietnicy, tylko syn niewolnicy. I konsekwencje mamy do dnia dzisiejszego, bracia i siostry. Między innymi ten islam, to jest ta sama narodowość, to ten sam korzeń. A jest napisane, że będą to ludzie, których wszyscy nienawidzą, a oni też wszystkich będą nienawidzić, łącznie gdzieś tam plemiennie pomiędzy sobą. Wszyscy będą przeciwko nim, a oni będą też przeciwko wszystkim. To są pewne konsekwencje, prawda, bracia i siostry? Zachęcam nas dzisiaj do owocu Ducha Świętego, a więc szukajmy tego owocu w kontakcie z Panem Bogiem. Nie w jakichś metodach, strategiach, możemy napisać na ścianie, od jutra będę cierpliwy. To nic nie da. Szukajmy w mocy Bożej, w Duchu Świętym, w społeczności z Panem Jezusem Chrystusem, cierpliwości. Nawet w doświadczeniach. A doświadczenie to, wierzę, że również chodzi o to, że jest to doświadczenie realnego Boga. Powstańmy.